Witam wszystkich na kanale Mały, Wielki Świat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o moich fajdole z Pafifera. Mam je już od dłuższego czasu i są jedną z moich ulubionych kolonii. Zrobiłem dla nich formikarium z akwarium, które zakupiłem od prywatnej osoby oraz przerobiłem, aby dało się je tam hodować. Przed opowiedzeniem Wam dokładnie o tych mrówkach i o mojej kolonii chciałbym opowiedzieć Wam historię, która przydarzyła mi się około miesiąc temu. Jak dobrze wiecie lub nie, mrówki mają skłonności do ucieczek. Trzymałem je wcześniej w gnieździe 3D oraz arenie, co mi się nie podobało, aż pewnego dnia mi uciekły. Po całym dniu szukania okazało się, że przeprowadziły się do torfu w terrarium mojego ptasznika Chromatopelma cyaneopubescens. A jąka przeprowadziłem do innego pudełeczka, a same mrówki musiałem wygrzebywać z torfu. Zajęło mi to pół dnia, ale w końcu udało mi się. Stwierdziłem, że muszę im zrobić nowe formikarium, gdyż tamto okazało się nieszczelne. Zrobiłem więc im to formikarium. Fajdole z Pafifera jest to mrówka występująca w Azji, głównie w południowej jej części, Tajlandia, Myanmar, Wietnam. Robotnice mają od 3 do 3,5 mm długości, królowe od 7 do 7,5 mm, a żołnierze 5,5 do 6,5 mm. Są dość łatwe w hodowli, lecz ze względu na swoją wielkość mogą, jak w moim przypadku, uciekać. Odżywiają się węglowodanami takimi jak miód oraz białkiem, na przykład karaczany. Ja moją kolonię karmię dość często, gdyż zależy mi na szybkim rozwoju. Temperatura, w jakiej je trzymam, to 28 stopni, lecz może być mniejsza lub odrobinę większa, byleby nie spadała poniżej 24 stopni oraz nie była większa niż 30 stopni. Jako iż pochodzą one z cieplejszych miejsc na świecie, nie zimujemy ich. Rozwijają się stosunkowo szybko, lecz według mnie jest to zaleta.
Mrówki te są poligeniczne, co znaczy, że mogą mieć więcej królowych w gnieździe niż jedna. Moja kolonia posiada ich 8, lecz nie jestem pewien co do tego, czy wszystkie składają jaja. Polimorfizm kastowy u nich jak najbardziej występuje, są one jednymi z największym takim polimorfizmem w świecie mrówek. Robotnice mają wąski tułów oraz głowy, natomiast żołnierze mają duże głowy oraz odwłoki, które służą jako beczki. Możecie w tym momencie zobaczyć, jak daję moim fajdole z Pafifera krople miodu na kamień. Jest to jedno z wielu sposobów podawania miodu mrówkom. Jedna robotnica od razu zaczęła spijać miód z kamienia. Po wypiciu odrobiny miodu, robotnica idzie do gniazda, tworząc szlak feromonowy, którym później jej siostry będą podążać do jedzenia. To by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnego filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się tego typu film. Ja się z Wami żegnam. Cześć!